Popularność nie ciąży, popularność czasami daje w kość, ale to tylko czasami. Ja jestem też tylko człowiekiem, więc raz mam lepszy dzień, raz mam gorszy. Jak mam gorszy dzień, to generalnie uciekam, chowam się w domu i nie wychodzę na światło dzienne, żeby nie prowokować sytuacji, z których ja później byłabym niezadowolona. Nie stwarzam jakiejś sytuacji, żeby sprowokować jakiś właśnie, czy hejt, czy to fame w drugą stronę, tak? Bo wydaje mi się, że czasem, szczególnie dzisiaj, to życie w social mediach, jak się tak przegląda niektórych znajomych, których znamy z innej strony, to jest trochę tak, że niektórzy jakby zaskakują, tak? No, nie wiem, no mi się wydaje, że to... Czy o to chodzi w życiu? Mi się wydaje, że nie. My generalnie robimy swoje, my mamy dzieci, my mamy rytm dnia, jakby narzucony przez właśnie dzieci w dużej mierze. Mamy nasze prace i ty zawsze, od początku, odkąd się znamy, zawsze mi jedną mantrę powtarzasz. No powiedz jaką. Rób swoje. Jakby nie wiadomo, jaki sztorm był dookoła, cokolwiek by nie pisali, zawsze nie mówisz, Kasia, rób swoje. Kiedy ja rodziłam naszego syna, to był taki jakby pik. Brałam udział w bardzo dużym show. Media szalały. Nie było social mediów, więc ja nie miałam w ogóle swojej platformy, przez którą mogłabym się komunikować z fanami. Byłam zależna w 100% od tego, co wymyśli redaktor naczelny, różny, ten czy inny, jak również od paparazzi, którzy po prostu nie odstępowali nas na krok. I pamiętam, jak rodziłam Adaśka, to po prostu jakiś tłum paparazzi był przed szpitalem. Oni naprawdę czyhali na każde zdjęcie, bylebym tylko na nim najgorzej wyszła. Gruba, nie wiem, karmienie piersią i tak dalej, i tak dalej. Więc ja w pewnym momencie miałam poczucie, że jestem trochę przez te media i przez te, mówię, kolorowe, brukowe media osaczona, więc nie chciałam w żaden sposób, żeby moje dzieci odczuły to, co ja czuję. Dzisiaj mam wrażenie, minęło 10 lat, nastąpiła jakaś taka transformacja, wszystko się pozmieniało. Social media, mam wrażenie, bardzo dobrze zrobiły, przynajmniej nam, osobom z mediów. Możemy się komunikować z naszymi fanami, możemy pokazywać nasze życie tak, jak my byśmy chcieli, żeby oni je widzieli. Czyli na przykład u mnie moją stronę charytatywną, mój wolny czas, czas właśnie nasz rodzinny. I dużo piszę o rodzinie, i nie pokazuje dzieci, bo to są niezależne jednostki. Ja nie wiem, jaką będą miały konstrukcję psychiczną i czy sobie poradzą właśnie z hejtem, z fejmem i tak dalej, i tak dalej. Oni jeszcze mają czas na to, żeby określić siebie jako osoby. Więc my tę przestrzeń właśnie im dajemy. Chcemy, żeby sami zdecydowali, kim chcą w życiu być. My im tylko kibicujemy, będziemy ich wspierać na każdym kroku.